Proszę Państwa, oświadczenie i komunikaty. Po pierwsze, chciałem Państwu przypomnieć, że 8 listopada o godzinie 12, to jest piątek, odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta zwołania dla wręczenia srebrnego medalu Krakowie Merenti Okręgowej Izbie Lekarskiej. Zapraszam, piątek, godzina 12. Zapraszam także na 9 grudnia na godzinę 18 na koncert Stowarzyszenia Filantropu imienia Brora Hansona i 11 listopada na Święto Niepodległości. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Bardzo proszę o oświadczenia, komunikaty, Pan Radny Stawowy. Oświadczenia, jeden punkt. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, chciałbym Radnemu Rynowiczowi złożyć życzenia z okazji osiągnięcia wieku 40-latka. Zgratuluję, Tomku. No znaczy, słuchajcie, no jakieś brawa dla gościa, no facet ma 40 lat dzisiaj, no. Tak, a życie się potem zaczyna po 40. Mimo iż, tak. I druga sprawa, w ramach komunikatów chciałbym, co prawda interpelacje są do prezydenta miasta, ale one zahaczały o klub radnych Platformy, więc jako szef klubu sobie pozwolę odpowiedzieć pokrótce pani radnej Nowak. Pani radna mówiła, że kwota na dofinansowanie zajęć dodatkowych w przedszkolach została na wniosek klubu przesunięta i zdjęta ze szkół w Krakowie, w związku z tym dzieciom zabraliśmy, żeby dać innym dzieciom. Ja potwierdzam, radni Platformy interweniowali u prezydenta Matusza i Majchrowskiego, żeby znaleźć środki na sfinansowanie zajęć dodatkowych, żeby były bezpłatne. Interweniowali z sukcesem, 2 400 000 zostało przekazanych na te zajęcia, do końca roku to wystarczy, natomiast jest nieprawdą, że zostały one zabrane ze szkół. Z ogólnej kwoty 2 400 000 zł 50 000 zł pochodziło z budżetów czterech szkół. Są to szkoły. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1, kwota 3 600 zł. Zespół Szkoła Podstawowa 64, kwota 8 500 zł. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 51, 5 000 zł. I Zespół Szkół Zawodowych nr 2, kwota 33 900 zł. Przy czym warto zauważyć w tym miejscu, że wszyscy dyrektorzy tych szkół wcześniej, przed spotkaniami dotyczącymi przesunięć w budżecie miasta, złożyli wnioski do Wydziału Edukacji o zdjęcie tych pieniędzy z ich budżetu szkół jako pieniędzy, które nie wykorzystają w tym roku. W związku z tym nikt nikomu nic nie zabrał. To były środki, które dyrektorzy nie chcieli wykorzystać i złożyli wniosek o zwrot do Urzędu Gminy. Pozostałe pieniądze pochodziły z budżetu miasta. Chciałbym również dodać jeszcze jedną rzecz, że te pieniądze na zajęcia dodatkowe są w formie dotacji, które są rozliczane do końca stycznia roku kolejnego po roku budżetowym, które są przyznane. W związku z powyższym to gmina sobie zabiera pieniądze z własnego budżetu i to finansuje, a później ma to refinansowane. Znaczy, gmina sobie pieniądze i później się z nich rozlicza. Przepraszam, to się pomyliłem. No to jest pytanie do pana skarbnika. W związku z powyższym chciałbym tutaj jakby jednoznacznie zdementować. Nikt nie odebrał jednym dzieciom, żeby dać innym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Kapuściński, bardzo proszę. Potem pan radny Poremski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, 11 listopada na Święto Narodowe do Krakowa przyjeżdża grupa 500 Węgrów, którzy razem z nami chcą cieszyć się tym dniem. O godzinie 14 po uroczystościach na Placu Matejki organizujemy tutaj spotkanie z przedstawicielami tej grupy. Dzięki uprzejmości tutaj Pana Przewodniczącego i Pana Prezydenta dostaliśmy tę salę, także zapraszam Państwa wszystkich na to spotkanie, po którym będzie też konferencja prasowa. Godzina 14, 11 listopada. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo, Pan Radny Poremski. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy radni, mam zaszczyt zaprosić Państwa z okazji Święta Niepodległości na 11 Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej, to jest w piątek 8 listopada 2013 roku, który się rozpoczyna od godziny 9. Miejsce aula przy Kościele Matki Bożej Częstochowskiej, Szklane Domy 7. Patronatem honorowym objął patronat Jego Eminencja ksiądz Stanisław Kardynał Dziwisz. Bardzo serdecznie zapraszam. Natomiast jeszcze bardziej serdecznie zapraszam na 4. Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej. To jest w sobotę 9 listopada 2013 roku. Rozpoczyna się od godziny 9 do 14 Ogólnopolski Koncert Przeglądowy. Natomiast o godzinie 15 jest uroczysta msza święta, przewodniczy ksiądz Infuad Jerzy Bryła i koncert galowy godzina 16.30. Pragnę tylko jeszcze nadmienić, że w takich przeglądach i koncertach z Małopolski bierze w ubiegłym roku 2012 wzięło młodzieży około 780 osób. Dziękuję bardzo, jeszcze bardzo raz serdecznie zapraszam. Dziękuję, pani radna Nowak.
przewodniczący, szanowni państwo, ja nie wiem, co jest w tej chwili grane. Panie Grzegorzu, ja widziałam zapisy przesunięć ze szkół i pan pozwoli, że poczekam na odpowiedź pana prezydenta na swoją interpelację, a naprawdę widziałam kwoty 100 tysięcy, 60, 40, pan nie podał ani jednej z nich, więc pan pozwoli, że poczekam na to, co odpowie mi pan prezydent, bo miałam dokumenty przed sobą, nie będę wymieniała w tej chwili, kto mi je udostępnił, więc proszę z łaski swojej nie robić takiej dziwnej atmosfery. Wzięliście państwo pieniądze jednym dzieciom, żeby dać drugim. Znaczy myślę, że ta sprawa, ja pan skarbnik rozumiem, tak? Pan radny Ścigalski, potem pan skarbnik. Ścigalski i pan Fijał. Króciutko, bo nie wiem, czy do wszystkich dotarła informacja. Najbliższa Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza wtorek 12 listopada została przeniesiona o godzinie 14 z powodów technicznych. Także żebyście państwo mieli informację. Dziękuję. Dziękuję. Czyli Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza wtorek 12 listopada o godzinie 14. Pan skarbnik, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Otóż muszę państwu powiedzieć, że konsekwencje głosowania państwa nad tym, co, o czym decydowaliście w roku 2011, to jest o stawkach podatku od nieruchomości, są takie, że tym samym państwo zdezaktualizowaliście wieloletnią prognozę finansową, która na rok 2014 określone wielkości. Zgodnie z prawem, pani radna, pani doktor, zgodnie z prawem musieliśmy to umieścić. Tłumaczyłem wtedy państwu, że po to robimy ową uchwałę trzyletnią politykę podatkową gminy, abyśmy mogli przynajmniej w tym wąskim zakresie, niezależnym od ministra finansów, realnie zaplanować kwoty wpływu. I teraz chciałbym podać państwu pewne wielkości wiążące się z podatkiem od nieruchomości. Otóż szacowane wpływy z podatku od nieruchomości za rok 2013 wynoszą 430,6 miliona. Bardzo dużo. Ale za rok 2012 z środków własnych do zadań, które powinny być sfinansowane z subwencji oświatowej, dopłaciliśmy 245 milionów złotych. Jak do tego dodamy dopłatę do kontraktu przewozowego w związku z tym, że nie podnosimy cen za bilety autobusowe 178 milionów złotych, otrzymamy 423 miliony złotych tylko na dopłaty do tych dwóch zadań realizowanych przez gminę. Do dwóch zadań. Pierwsze powinno być sfinansowane subwencją oświatową i tu apelujmy, tu rezolucję podnośmy i apelujmy o to, żeby subwencja odzwierciedlała w pełniejszy sposób koszty realizacji zadań objętych subwencją. Jak również zastanówmy się, czy da się w wyniku uchwały Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zatrzymać wzrost cen paliw i energii, a zatem tych dwóch podstawowych nośników energii, od których zależy wykonywanie usługi własnej pod nazwą transport publiczny. Ja też jestem przeciwko podnoszeniu podatku, ale drodzy państwo, nie mogę ścierpieć również sytuacji, w której Rada Miasta Krakowa nie zabiera głosu chociażby w kwestii takiej jak janosikowe. Minister finansów, panie skarbniku, bardzo proszę, to jest oświadczenie. Nie w tym aspekcie, o którym mówię. Proszę mi pozwolić. Panie skarbniku, to jest oświadczenie. Bardzo proszę, tak. Takie oświadczenia. Mówię, nie zabrała głosu w aspekcie chociażby takim, aby zmienić formułę liczenia janosikowego, gdzie do dochodów podatkowych na mieszkańca bierze się pod uwagę uchwalone przez Wysoką Radę stawki, a nie potencjalne, ujęte w zarządzeniu ministra, maksymalne. I płacimy janosikowe od tej części potencjalnych dochodów, których nie otrzymujemy. Od tego również płacimy janosikowe.
I trzecia sprawa, ona wymaga koordynacji posłów i samorządów. A mianowicie, jeśli podatek od nieruchomości stanowi element kosztów działalności każdej osoby prawnej, to obniżenie jego górnych stawek powoduje, że przedsiębiorstwo wykazuje większy zysk do opodatkowania CIT-em i jedzie do budżetu państwa. I drodzy państwo, trzy okoliczności. Przepraszam bardzo, panie i panowie. Pan skarbnik kończy oświadczenie, potem jeszcze reszta państwa. Bardzo proszę. To jest oświadczenie. Oświadczam, że tego typu decyzje polegające na uchwałach Wysokiej Rady w ramach kompetencji, które ustawowo przysługują, powinny uwzględniać co najmniej te trzy elementy. Jak również, drodzy państwo, ten element, że zadaniem radnych w moim przekonaniu powinno być również szerzenie wiedzy w społeczeństwie obywatelskim, które obciążenia podatkowe od kogo pochodzą. Jeżeli podnosi się VAT i nawet Sejm o tym nie decyduje, bo minister finansów... Panie skarbniku, ale bardzo proszę... Ja chcę to wyjaśnić, bo tylko jasne, tylko w wyniku rozmów dzisiejszych wynikało, że państwo tego nie wiedzą. Gdzie minister finansów ustala wysokość, kiedy ma wejść w życie wzrost stawki podatku VAT, to obciążone każdego konsumenta, który kupuje. Każdego. I dodawanie do tego to, co państwo mogą zrobić, nie tłumacząc, jakie obciążenia podatkowe od kogo pochodzą, jest wielkim nieporozumieniem i prowadzą do tego, o czym przed chwilą powiedziałem. Po prostu wkrótce wpływów z podatku od nieruchomości braknie nam na sfinansowanie tych dwóch dopłat. Z środków własnych gminy, nie od ministra finansów, z środków własnych gminy. Drodzy państwo, starajmy się myśleć rozsądnie. Wydaje mi się, że zdrowy rozsądek mimo czasów i roku, który nas czeka, powinien jednak dominować na tej sali. I na koniec, drodzy państwo, to jest Pałac Wielopolski. Wielopolscy to wielka rodzina. Szlachecka i z czasów, kiedy wydawało się, że działają na podstawie zdrowego rozsądku. I poeta napisał o Wielopolskim tak. Pan margrabio narodu nie zbawisz. Tu rozsądku rzadko się używa. A jedno, co najlepiej umiemy, to najpiękniej na świecie przegrywać. Nie przegrajmy tego Krakowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Podobno dwie rzeczy są pewne na tym świecie, śmierć i podatki. Bardzo proszę, pani radna Jantos. Potem pan radny Zięba i chyba to by było na tyle. Podejrzewam się, że rozlało mleko w tej chwili. Szanowny panie skarbniku, ponieważ jest czas na oświadczenia, pan mówiąc o trzech punktach, zapomniał powiedzieć jeszcze jednym, to znaczy o tym, że w momencie, kiedy my rzeczywiście deklarowaliśmy sukcesywne obciążenie mieszkańców Krakowa podatkami, nie myśleliśmy wtedy o tym, że jedna z bizantyjskich instytucji, która powstaje w Parku Lotników, nagle tak hop siup dodaje się do tego 35 milionów. Jeżeli zwykła gospodarka domowa planuje coś kupić, to wie, jakie pieniądze na to coś musi przeznaczyć. Jeżeli ona przeforsowała swoje finanse i w związku z tym nagle okazuje się, że 35 milionów trzeba dostać, to ona nie obciąży tam nikogo, a tym bardziej sąsiadów. W związku z tym, szanowni państwo, ja uważam, że i oświadczam, że do czasów tej kadencji nie będę obciążała żadnego mieszkańca Krakowa jakimikolwiek zwiększeniem podatków i opłat, ponieważ nie będę popierała bizantyjskich budowli, które tu powstają, które będą obciążeniem dla mieszkańców, nie dla naszych dzieci, ale podejrzewam jeszcze troszeczkę dalej. Oświadczenie i podatki. Dziękuję. Pan radny Zięba, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja formalnie, żeby w porządku obrad oprócz oświadczenia radnych dopisać oświadczenia urzędników. Nie mówię to złośliwie, tylko żeby nie było nieformalności. Natomiast z całym szacunkiem, bo taki mam do Lesława Fijała, człowieka zasłużonego dla Krakowa i nie tylko.
nie, żeby nie było niezręczności. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy uchwały, która została tak, a nie inaczej podjęta, to chcę oświadczyć, o czym pewnie pan szanowny skarbnik wie. Pan prezydent był 2 razy na naszym klubie i myślę, że wystarczająco nam tę sprawę przedłożył, a my jemu, dlatego też myślę, że z całym szacunkiem jeszcze raz powiem, bo taki mam, będę to powtarzał, ten wywód akademicki był nie do mnie chyba, bo jestem świadomy i wydaje mi się, że też i rozsądny. Wiem, oświadczenie komu. Bo tu nawoływanie było do rozsądku, a resztę rozliczą mnie wyborcy, jeżeli znowu zagłosują na mnie, a może nie będę startował. Dziękuję. Proszę Państwa, po pierwsze w kwestii formalnej, zaraz Pan Jaśkowiec dopuszczę. Po pierwsze w kwestii formalnej. Punkt nazywa się oświadczenie i komunikaty i statut nie określa czyje. Nie, proszę Pana, oświadczenia i komunikaty. Tak jest. Tak, Pan Prezydent też może w imię... Jest nieprecyzyjny, ale taki jest zapis. To po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, chciałbym, aby oświadczenie nie przeradzały się w dyskusję, która powinna być w punkcie merytorycznym. Stąd bardzo proszę pana skarbnika, aby na przyszłość w sprawie oświadczeń zachowywał takie oto podejście. Oświadczenie to jest oświadczenie, a nie krótszy czy dłuższy wykład na temat punktu merytorycznego, który był w trakcie posiedzenia sesji. I dotyczy to także wszystkich osób, bo jak widzicie, oświadczenie, komunikaty dotyczą wszystkich, których dopuści się w tym punkcie. Pan radny Jaśkowiec. Tak, szanowni Państwo, chciałem oświadczyć, że będę przekonywał mój klub i Wysoką Radę do tego, abyśmy przyjęli uchwałę kierunkową, która jednak będzie zobowiązywać prezydenta do ograniczenia podatku od nieruchomości dla organizacji pozarządowych, bo dzisiaj tą obniżkę, którą zaproponowałem, wyrzuciliśmy na śmietnik. A tyle z tej mównicy mówi się o rozwoju trzeciego sektora, między innymi pani radna Jantos to mówi. Wyrzuciliśmy to dzisiaj na śmietnik i to jest złe i to jest smutne, że nie potrafimy realnymi decyzjami tym organizacjom pomagać. Tak samo wyglądało wyrzucenie na śmietnik sprawy związanej z obniżką podatku od nieruchomości dla klubów dziecięcych i żłobków, których rzekomo powstaniem jesteśmy tak zainteresowani, wsparciem tak zainteresowani. Czasem się zastanówmy, nad czym głosujemy i czasem zastanówmy się, jeżeli mówimy, że kogoś wspieramy, zastanówmy się i rozliczmy się z decyzji, które podejmujemy, bo te decyzje często są kontrfaktyczne do tego, co deklarujemy wyborcom w naszych ulotkach, w gazetach i we wszystkich zewnętrznych przekazach. Dlatego mówię jeszcze raz, że będę proponował uchwałę, abyśmy stawkami preferencyjnymi te grupy, ważne grupy dla Krakowa objęli. Dziękuję. Pan radny Urynowicz, przepraszam. Pan radny Urynowicz. Przypomnę, jesteśmy w punkcie oświadczenia i komunikaty, jakby ktoś nie wiedział. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wielce Szanowny Panie Skarbniku, rzeczywiście zdyscyplinuję się i przypomnę sobie i także i Państwu, że to jest punkt oświadczenia i komunikaty, to chciałbym w takim razie najpierw złożyć oświadczenie. Otóż sala ta na pewno widziała większe głupoty, niż my dzisiaj wygadujemy. Niemniej jednak starajmy się nie pobijać tych rekordów. I teraz mój komunikat. Szanowni koledzy, opamiętajcie się. Jeżeli ktoś w dobrej wierze chciałby Państwa przekonać do swoich argumentów i stoją za tym fakty oraz opinie merytoryczne, to bądźmy na tyle pokorni, żeby to grzecznie wysłuchać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani radna Jantos. Pani zrezygnowała. Szanowni Państwo, panie skarbniku, minuta. Bardzo proszę. Bardzo bym prosił, panie przewodniczący, Wysoka Rado Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, bardzo bym prosił w kontekście tego, co dziś usłyszałem, aby wpisać do statutu miasta, że w oświadczeniach nie występuje skarbnik. A ja powiem, dlaczego występuję w oświadczeniach. Jak państwo wiecie, siedzę tu i czekam, jak są bulwersujące mnie sprawy. Ale dlatego, że wiem, że wtedy wszyscy państwo jesteście na sali, bo jest przed sprawdzeniem obecności. No tak! Dlatego czekam.
czekam z Państwem na tej sali do sprawdzenia obecności, wiedząc, że Państwo tego wysłuchają, a nie pójdą na catering czy gdzie indziej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że w ten sposób zakończyliśmy. O, jeszcze Pan Radny Kosior, przepraszam. Byłem optymistą. Byłem optymistą. Panie Przewodniczący, przepraszam, Panie Pan Kosior, Skarbniku, Szanowni Państwo. Rzeczywiście powinniśmy tutaj z całym szacunkiem do Pana Lesława podchodzić, z tego względu, że jest jednym z niewielu osób siedzących w zarządzie, którego my również wybieramy. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś, nie będę wywołał wilka z lasu, sprawdzenie, co? W sprawie Filharmonii, Pani Radna. Ja już mówiłem, ale zapraszam. Jeszcze Pani Radna, bardzo proszę. Króciutki komunikat, proszę Państwa, w Filharmonii odbędzie się koncert charytatywny dla uczczenia Brora Hansona, honorowego obywatela miasta Krakowa. Patronuje temu przedsięwzięciu nasz przewodniczący Rady Miasta. Serdecznie zapraszam na ten koncert. Ja to już na początku zrobiłem, ale tym bardziej dziękuję Pani Maliszewskiej.